Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marek Waldemar Sułkowski. Jestem psychologiem klinicznym, kompozytorem, muzykoterapeutą. Utwór, który Państwo słyszeliście, jego fragment, zatytułowałem Podróż do własnego wnętrza. Chciałbym również tak nazwać cykl wykładów, spotkań z Państwem, w którym postaram się wyjaśnić zawiłości naszej natury, to jacy jesteśmy. I taki będzie też tytuł: Jacy jesteśmy, czyli podróż do własnego wnętrza. Proszę Państwa, mniej więcej 6 miesięcy temu wziąłem udział w programie redaktora Tomasza Sekielskiego, w którym redaktor Sekielski zapytał mnie: Panie Marku, nie sądzi Pan, że społeczeństwu potrzebna jest pewna wiedza, pewna edukacja o tym, jacy są ludzie, co się dzieje z ludźmi, że przestają mówić, przestają się bać? Część z Państwa wie, że zajmuję się trudnymi przypadkami, przemocą, w tym seksualną. Trafiają również do mnie ofiary czynów pedofilskich. Po rozmowie z redaktorem Sekielskim, pozdrawiam go serdecznie, pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł. Chociaż problem jest szerszy, proszę Państwa. Żyjemy w trudnych czasach, w czasach pogubionych wartości. Dążymy do sukcesu. Chcemy żyć godnie, ale wygodnie. Często zapominamy o tym, że najważniejsze jest to, co jest w nas samych, nasze wnętrze. To też postaram się Państwu opisać, jacy jesteśmy. Zapraszam w podróż do naszego wnętrza. Proszę Państwa, szukając autorytetów, powiem Państwu, że dla mnie od wielu, wielu lat takim autorytetem jest Seneka. Chciałbym Państwu przybliżyć postać tego wielkiego filozofa. Polecam myśli Seneki, przetłumaczone przez Stanisława Stabryłę. Jest to Kraków 1987 wydanie. Przeczytam Państwu wstęp do tych myśli, do tej książki. Jeżeli któryś z myślicieli antycznych symbolizował dla późniejszych stuleci starożytną mądrość życiową, ową veterum sapientia, jeśli któryś z nich może ją do pewnego stopnia symbolizować jeszcze dla nas, to przede wszystkim Seneka. Nie idzie tylko o fakt, że myśl filozoficzna Seneki wywarła ogromny wpływ na piśmiennictwo średniowiecznej i renesansowej Europy, że nie było wówczas i nie ma jeszcze nadal poważniejszej biblioteki humanistycznej, w której zabrakłoby dzieł Seneki, lecz może przede wszystkim o swojego rodzaju nimb, jakim przez wiele wieków otaczano postać rzymskiego filozofa, nimb wszechstronnej wiedzy o życiu, nimb uczoności i powagi. Kim był ów rzymski filozof, którego u schyłku starożytności największe autorytety Kościoła uznały nie tylko za chrześcijanina, ale wręcz za świętego? Jakim dziełom zawdzięczał swą sławę mędrca, która przez blisko 2000 lat, aż po dzień dzisiejszy, opromienia jego imię? Nazywał się Lucius Anneus Seneca. Urodził się w
Hiszpanii, w Kordobie, za rządów cesarza Augusta. Przypuszczalnie w roku 4 przed Chrystusem. Jakkolwiek nie był z pochodzenia Rzymianinem, podobnie jak wielu innych pisarzy łacińskich, nie przeszkodziło mu to jednak w osiągnięciu w pewnym okresie życia najwyższych godności państwowych. Zresztą drogę do zdobycia owych zaszczytów i urzędów utorowała mu przynależność do starej i bogatej rodziny rycerskiej, która wydała wielu znakomitych ludzi. Wystarczy, proszę Państwa, polecam tę książkę Myśli Seneki. Natomiast wracając do podróży do własnego wnętrza. Psychologia nazywana jest młodszą siostrą filozofii. Stąd jest to tak oczywiste, że należy poszukać autorytetów w filozofii, pewnych zasad filozoficznych. Seneka był stoikiem. Dla niego ważna była logika, etyka i fizyka. Nie będę wgłębiał się w szczegóły. Państwo możecie sobie o tym przeczytać. Przeczytać sobie o tym wspaniałym filozofie. Pomyślałem sobie, proszę Państwa, że ponieważ psychologia jest młodszą siostrą filozofii, stworzyłem coś takiego, takie robocze pojęcie – psychofilozofii, czyli drogę do uwewnętrznienia, do zastosowania w życiu codziennym pewnych myśli filozoficznych, pewnych wartości. Kolejny wielki człowiek, który spowodował, że nastąpił pewien przełom w naszej cywilizacji, Einstein. Skonstruował on teorię względności. Pomyślałem sobie, że można to przełożyć troszkę na psychologię. Dodam jeszcze, że psychologia z greckiego to słowo duszy. Warto zdawać sobie sprawę, proszę Państwa, nawiązując do teorii względności Einsteina, że my również, my ludzie, widzimy wokół siebie świat zewnętrzny, innych ludzi i siebie samego w sposób względny, w sposób nieobiektywny, subiektywny. Każdy z nas, obserwując innych ludzi, bądź obserwując pewne zjawiska w świecie, ma troszkę inne spojrzenie od pozostałych, swoje własne. Tytułem wstępu powiem coś takiego. Każdy człowiek składa się z ciała i z duszy, soma i psyche. Ciało jest nam dane, widzimy swoje ciało, potrafimy nazwać jego część. Trochę trudniej jest z psychiką, z duszą. Jej po prostu nie widać. My ją po prostu mamy. Jeśli spróbować w sposób upraszczający opisać psychikę, opisać nasze wnętrze, trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest umysł i emocje. Umysł, czyli taki dar obserwowania świata, uczenia się świata. Emocje jest to rodzaj energii, który powoduje, że różnimy się typami charakterów. Jedni są bardziej nerwowi, inni są powolni, jeszcze inni są melancholikami, są smutni, są introwertykami bądź ekstrawertykami, czyli bardziej patrzą w siebie bądź na zewnątrz. Można oczywiście to dość długo opisywać, ale najważniejsze – umysł i emocje. I proszę Państwa, emocje są dla nas bardzo ważne. Widzimy to na co dzień. Widzimy, w jakich nerwowych czasach żyjemy. Jacy jesteśmy pogubieni. Jak trudno nam porozumieć się z drugim człowiekiem.
sformułowałem kiedyś taką myśl, którą Państwu przytoczę. To zdumiewające, że nam ludziom najtrudniej porozumieć się ze sobą w języku ojczystym. Proszę zwrócić uwagę, używamy tych samych słów, tych samych pojęć. Wydaje nam się, że patrzymy na ten sam świat, ale jak trudno nam przekazać swoją wiedzę, przekazać swoje sądy drugiemu człowiekowi. Jest to związane z emocjami. W momencie, kiedy nasze emocje przekraczają pewien optymalny próg, stają się emocjami toksycznymi. Wtedy nasz umysł niejako pozostaje w cieniu. Jesteśmy emocjonalni. Wyrażamy wtedy poglądy często nieprzemyślane. Często żałujemy nawet słów, które wypowiedzieliśmy do innych ludzi. To też zadaniem psychologa jest porządkowanie emocji człowieka. Oczywiście poprawianie świata najlepiej zacząć od siebie. To jest nasz zawód. My pracujemy nad sobą. Nazywa się to superwizją. Dzielimy się swoimi słabościami z innym psychologiem, z innym kolegą. Wyczyszczamy swoje wnętrza. Oczyszczamy je z pewnych toksyn, które otrzymujemy w trakcie pracy terapeutycznej. W moim przypadku rolę bardzo istotną odgrywa muzyka. Jestem muzykiem, komponuję. Powstają utwory, które często są muzycznymi portretami moich pacjentów. Powstają utwory, które są ilustracją rzeczy, które dostrzegam wokół siebie. Pewnych zjawisk, pewnych politycznych wręcz zmian, które się dokonują. Będę Państwu prezentował te utwory. Powiem jeszcze coś od siebie w sposób następujący. Jeśli zawodzą słowa, zabrzmi muzyka. Pomyślałem sobie kiedyś, że było powiedziane, na początku było słowo. Wydaje mi się, że wcześniej były dźwięki. Była muzyka przyrody. Wrócę na chwilę do Seneki. Bardzo go lubię, czytam jego myśli. Chciałbym Państwu przytoczyć kilka z nich. W swoim dziele o opatrzności Seneka napisał tak. Jedyną różnicę między dobrym człowiekiem a Bogiem stanowi czas. Człowiek dobry jest uczniem Boga i jego naśladowcą. I prawdziwym synem, którego wspaniały rodzic, nieustępliwie wymagający dzielności, wychowuje w twardej dyscyplinie, podobnie jak surowi rodzice. Dodam oczywiście, że Seneka, mówiąc o twardej dyscyplinie, nie miał na myśli przemocy, proszę Państwa. Przemoc w stosunku do dziecka jest rzeczą niegodną. Nie należy tego czynić. Dyscyplina jest to uczenie pewnej pryncypialności, pewnych żelaznych zasad, z których nie powinniśmy rezygnować. O tym mówił Seneka. Kolejna myśl. Jest takie ważne pojęcie, proszę Państwa, szlachetność. Bycie człowiekiem szlachetnym. Czyli człowiekiem widzącym innych ludzi, widzącym świat, człowiekiem, który nie myśli przede wszystkim o sobie, jest otwarty na rzeczywistość, na ludzi, na zwierzęta. Szlachetność. Seneka sformułował bardzo fajną myśl, którą Państwu przeczytam. Szlachetność, szlachectwo.
Szlachectwa nie daje pałac pełen poczerniałych portretów przodków. Nikt z nich nie żył dla naszej sławy. I nie jest nasze, co było przed nami. Szlachectwo nabije duch, dla którego jest możliwe wznieść się z dowolnego stanu ponad przypadkowy los. Proszę Państwa, nasze wnętrze, nasz stosunek do innych ludzi, do świata, który nas otacza, to może być szlachetne. Nie bycie ksobnym, nie patrzenie tylko na siebie. Żyjemy w społeczeństwie, wśród ludzi, wśród przyrody. Proszę Państwa, przyroda. Kolejna myśl Seneki. Pozwolicie Państwo, że ją odszukam. Ta książka zawiera wiele myśli, proszę Państwa. Ja często spontanicznie sięgam do niej. Otwieram na dowolnej stronie tę książkę. Czytam sobie pewną myśl i okazuje się, że ona jest cały czas aktualna. Cały czas trafna. Seneka powiedział na przykład coś takiego. Największym nieszczęściem dla człowieka jest opuszczenie szeregu żywych jeszcze przed śmiercią. Proszę zobaczyć, jaka głębia jest tej myśli. Myślę sobie, że to jest taka bardzo trafna diagnoza osób, które są pogubione psychicznie. Często wpadają w stany depresyjne. Izolują się psychicznie, izolują się od społeczeństwa. Często zachowują się właśnie tak, jak gdyby zmarli jeszcze przed śmiercią. To od nas, proszę Państwa, zależy, żeby tym ludziom wrócić życie. Mówiłem o emocjach, proszę Państwa. Emocje, ta energia dana nam przez boską naturę, pobudza nasz umysł do działania. Ale nadmiar tej energii ten umysł jako zaciemnia. Kiedy mówimy, że jesteśmy emocjonalni, to znaczy, że trochę mniej myślimy. Wypowiadamy sądy właśnie nieprzemyślane, przypadkowe, emocjonalne. Porządkujmy te emocje, wyciszajmy je. Za chwilę Państwu powiem na wstępie, jak można do tego dążyć. Dodam jeszcze tylko, że jeśli te emocje uda nam się okiełznać, zoptymalizować, to wtedy nagle zorientujemy się, że mamy uświadomienie umysłu. Nasz umysł staje się oświecony. Emocje, które w nas przeważają, zaciemniają nam widzenie świata. Jakże często widzimy to w życiu codziennym, u nas, choćby w Polsce, choćby teraz. Mamy za chwilę, dokładnie jutro, kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej. Zwróćcie uwagę Państwo, ile przy tej okazji złych emocji. Na koniec dzisiejszego wstępu, dzisiejszego pierwszego spotkania powiem Państwu kilka słów o muzyce. Moim zdaniem jest to wspaniała droga do tego, żeby nasze emocje skanalizować, zoptymalizować. Wiele rodzajów muzyki słuchamy. Muzyka potrafi być również rzeczą toksyczną, ale jeśli umiejętnie wsłuchamy się w muzykę, wtedy, proszę Państwa, zaczynamy działać bardziej racjonalnie, stajemy się bardziej odporni na stresy i to jest moje zajęcie. Jestem muzykoterapeutą. Będę Państwu prezentował na YouTubie utwory i dodawał do nich komentarze. Wszystkie te utwory, które skomponowałem, nie są przypadkowe.
One są wypadkową mojej pracy psychologa. Na koniec jeszcze jedna myśl, która przyszła mi do głowy. Gdy zawodzą słowa, niechaj zabrzmi muzyka. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.